zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, w Kalifornii gubernator dzwoni do firmy odśnieżającej, no i dzwoni i mówi: ej, słuchajcie towarzyszu, co tam się dzieje? Pługi miały wyjechać odśnieżać Kalifornię, a nie wyjechały. A ten towarzysz mówi: tak, towarzyszu gubernatorze, ale słuchałem telewizji i powiedzieli, że będą zawieje i zamiecie. Mówi: wygląda na to, że zawiało, ale nie zamiotło. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. No to taki kretyński, śmieszny trochę kawał PRL-owski. Zawieje i zamiecie, zawiało, a nie zamiotło. No ale to teraz są te zawieje i zamiecie w Ameryce. Także ten zielone, środowiskowe całe planowanie, no to można powiedzieć o kan dupy. Wszystkiego brakuje. Czego szczególnie brakuje? No prądu brakuje. Prąd w Teksasie, gdzie no, mało kto się spodziewa, żeby w Teksasie było tak zimno. No ale jest zimno. No pewne rejony są Teksasu jednak zawsze były zimne. Ceny te energii w Ameryce po prostu poleciały w górę w poprzek całej Ameryki, a szczególnie w Teksasie. Ci, co regulują te lokalne, stanowe urzędy odpowiedzialne za energię, no to zaczął wyłącza tam miastami, dzielnicami, rejonami, bo te wszystkie generatory, te wszystkie elektrociepłownie, te wszystkie miejsca, które produkują energię, po prostu nie są w stanie wytrzymać, bo co się stało? No tak jest zimno, że te turbiny powietrzne po prostu pozamarzały, nie są w stanie się ruszać. No i to jest taki paradoks, który lewactwo, durne kretyńskie lewactwo nie rozumie, że czym bardziej się eliminuje energię kopalnianą, czyli gaz, węgiel i ropę, no to tym więcej będzie potrzeba tego wszystkiego. No paradoks łatwy do zrozumienia dla normalnych, dla zielonych, środowiskowych, nienormalnych, no to jest ciężkie to zrozumienie. No mieszanka takiego lodu i śniegu przeleciała przez ten przez Amerykę, ale szczególnie na środkowym zachodzie cały taki polarny wir, no to spowodował, że temperatury pospadały poniżej 0 stopni Fahrenheita. W okolicach Houston, no to około 10 Fahrenheita. Ciekawostka jest taka, skąd się wziął Celsjusza, to jest prosta skala. Woda zamarza 0 stopni, woda się gotuje 100 stopni. Wszyscy rozumieją coś takiego. W Ameryce kombinowali, żeby nie było liczb ujemnych. Także 0 to wykombinowali, jeżeli się wymiesza kilogram soli z kilogramem lodu i to się zmiesza, taką bryję się zrobi. Jeżeli to się zamrozi, no to jest 0 Fahrenheita. No to jest sporo, to jest mniej więcej minus 18 Celsjusza, kiedy taka bryja się zamarza. A 100 stopni Fahrenheita, co to jest? No 100 stopni Fahrenheita, no to jest temperatura, wydawałoby się, że mogłaby być człowieka, tak? To by było takie równe. A okazuje się, że Fahrenheit wybrał temperaturę krowy w odbicie, także to jest mniej więcej niecałe 100 Fahrenheita. Oficjalnie jak się termometry kupuje, to punktem odniesienia jest 96,6 Fahrenheita, to jest temperatura człowieka. No taka ciekawostka. Obliczyć jest dosyć łatwo, no bo jeżeli powiedzmy słyszycie, że jest 100 stopni Fahrenheita, no to trzeba odjąć 32, czyli powiedzmy jest tam 68, no i pomnożyć razy 5 dziewiątych, no albo podzielić przez 2, czyli tam 100 stopni minus 32 to jest 68, połowa tego, no to powiedzmy jest tam 34. To tak sobie możecie wyobrazić, kiedy mówią, jakie są temperatury. I tak samo z tym zerem. 0 minus 32, no to jest minus 16, połowa tego, minus 62,
raz i połowa tego to jest 16. No ale wracając do tej energii, to wszystko. Wszyscy się uzależnili od wiatru i wszyscy się uzależnili od słońca. No słońce, te panele słoneczne, no to są dobre, bo wtedy, kiedy ludzie w ciepłych klimatach Ameryki włączają klimatyzację, no to wtedy w tym samym czasie najbardziej słońce hajcuje, ogrzewa ludzi, to elektrownie te słoneczne produkują prąd, który schładzają te mieszkania, także to działa. No ale jednak w nocy nie ma zapotrzebowania na energię, no ale w nocy też nie ma słońca, także pozostaje tylko ten wiatrak, no ale wiatrak w cieple chodzi, a w zimie nie chodzi. Teksas sam w sobie, no to on jest zalany jest benzyną, gazem i ropą. I rada Teksasu, która patrzy na całą tą sytuację hurtową kupowania, zachęcała mieszkańców, żeby troszeczkę się ograniczyli, obniżali te temperaturę ogrzewania. Trudno było ludziom to robić. No i zaczęły się kompletne wyłączenia. W Kalifornii to było, kiedy były pożary. W Kalifornii no to kretyni co innego zrobili. Kretyni komunistyczni zrobili to, że tam 30 lat temu to z lasów wyciągali tam miliony ton tego drewna i to było, przerabiali to na kantówkę, nie na kantówkę i czyścili te lasy, a teraz z lasów, no to jest mniej więcej 1/10 wydobycia, także nie ma przecinek, rosną te krzaczory i później jak zaczyna iść pożar, no to wszystko spala. Ludzie nie pozwalają też obcinać drzew przy ulicach, tam gdzie są słupy, no bo w wielu miejscach w Ameryce nie ma linii energetycznych tych lokalnych pod ziemią, tylko na ulicach, no i też to się rozwala. Także, no i środowiskowcy właśnie, co się obejmują te drzewa, no to dzięki nim Kalifornia się pali. Teraz ci środowiskowcy, którzy zabraniali węgla, to dzięki nim Teksas marznie. Można oskarżyć w zasadzie tą kretyńską politykę rządową, można oskarżyć pogodę, no i można oskarżyć cały ten kalendarz, cały ten czas, taki idealny sztorm. Energia węglowa i energia atomowa jest w sumie niezawodna. Energia słoneczna i energia wieczna, no to kretyni środowiskowi to mówią, że jest w zasadzie konkurencyjna. Nie jest konkurencyjna, dlatego że każdy, kto płaci rachunek za energię, no to płaci tam 3, 4, 5 dolarów na miesiąc właśnie na tą energię odnawialną. Także cena ropy czy węgla to jest rynkowa, a cena elektryczności ze słonecznych paneli czy z turbin, no to jest ciężko subsydiowana. Ciekawe jest, że w Teksasie zużycie węgla spadło do 36% 10 lat temu do 18%, także dwa razy mniej używają węgla niż używali, także te elektrownie, te generatory, które wytwarzały prąd węglem, no to już jest ich dużo więcej. Energia wieczna wzrosła do 25% w całej energii, czyli się potroiła, bo to było 8%, a teraz po 10 latach jest już 25%. No i w zasadzie energia wieczna to było 40% całej energii w Teksasie, zanim te turbiny się pozamrażały, także 40%, no to jest bardzo dużo tej energii. Do tego w Teksasie również ludzie używają wymienników ciepła. Wymienniki ciepła, jak to działa, no to
to ekonomicznie jest dosyć, to jest lepsze, no bo prąd może wchodzić powiedzmy w jakieś elementy oporowe, no i tam się ten ogrzewanie wytwarza, no albo pompa cieplna, no to na tym polega, że skąd się bierze ta magiczna energia, no ona się bierze z powietrza, jeżeli na zewnątrz jest powiedzmy tam 50-60 stopni, a potrzeba no 50-60 Fahrenheita, no musi być różnica, musi być jakaś różnica, żeby można było to wyciągnąć. Tak jak wejdziecie za lodówkę i za lodówką te ciepło, dlatego jest zimno w lodówce, bo ciepło jest wyganiane czy wydmuchiwane na zewnątrz, no to pompa powietrzna właśnie w ten sposób działa. Latem zabiera te ciepło z domu i wyrzuca na zewnątrz, a zimą zabiera ciepło z zewnątrz i wciąga do domu. No tyle tylko, że jeżeli jest mroźno, to nie ma tej różnicy. No i wtedy wszystkie te pompy muszą bardziej działać. Nie są efektywne. Wydajność jest dużo mniejsza. I wtedy włączają się te oporowe, ogrzewanie. No i wtedy jest duże zapotrzebowanie. Komuniści, socjaliści właśnie chcą, żeby wszyscy używali te wymienniki, no ale co zrobić, kiedy jest jakiś taki kryzys w czasie zimna, no to te pompy cieplne zużywają bardzo dużo energii. Wszystkie te elektrownie, które generują prąd, no to włączyły się, no to zajmuje tam ileś, to nie jest tak, że to po prostu się pstryknie i całe te generatory zaczynają chodzić, to zajmuje jakiś czas. One to w zasadzie działają no jako taki z tyłu czekają na te wszystkie słoneczne czy powietrzne generatory. Tyle tylko, że 1/3 w poprzek całej Ameryki została wyłączona z tego względu, że jest ta panika 19. No i ludzie nie wykorzystują, nie ma takiego zapotrzebowania na prąd. Także 1/3 tych wszystkich zakładów produkujących prąd została wyłączona. W zasadzie to nawet zamknięta. Ciekawe jest, że zapotrzebowanie spowodowało to, że prawo popytu i podaży, także milion BTU, no to jest British Thermal Unit, to normalnie, no to oni używają to jako jednostki dla gazu. Milion BTU, British Thermal Unit, no to jest mniej więcej 300 kWh, czyli kiedyś 300 kWh kosztowało $3, czyli możecie sobie policzyć, ile to jest za jedną kilowatogodzinę, czyli by było $3, 30 centów, 3 centy. 3 centy powiedzmy za kilowatogodzinę, czyli jak suszarka jest mocna, jest kilowat, no nie ma kilowata, no ale powiedzmy, że ma kilowat, tak godzinę się suszy włosy, no to by to kosztowało 3 centy. Także z $3 te 300 kilowatogodzin podskoczyło na 600, na te miliony British Thermal Units. Spekulanci też wskoczyli w handlowaniu, są te futures. Futures, no to są, to jest spekulacja, no tak jak czytaliście o tych ten GameStop, no to jest czysta spekulacja, no ale w każdym bądź razie cena na przyszłość tych spekulacyjnych poziomów energii, no to jest 9000 ta spekulacyjna cena, kiedy normalnie było $25. No, jeżeli łatwo przyjdzie, łatwo pójdzie, tak, także chcecie spekulować, macie szansę spekulować na 9, spekulować, że megawattogodzina będzie kosztowała $9000 zamiast 25.
Na środkowym zachodzie w Ameryce też ceny ogólnie podskoczyły, no ale nie tak kretyńsko jak w tym Teksasie, dlatego że Teksas dużo eksportuje i sam dużo nie ma. Illinois czy Michigan mają więcej gazu schowanego czy zabezpieczonego w tych różnych zbiornikach niż Teksas sam w sobie. Europa i Azja również zużywa bardzo dużo energii, importuje bardzo dużo energii tej kopalnianej, no bo jednak te słoneczne i wietrzne nie wytrzymują. Amerykański taki skroplony gaz ten naturalny, no to jest eksport wzrósł o jedną czwartą w porównaniu w zeszłym roku. Ceny w Azji w zasadzie podskoczyły trzykrotnie, a w Europie się podwoiły. Także w Niemczech to cała wszyscy ci fachowcy od energii mówią, że zima zaskoczyła energię. No i teraz wszystkie te elektrownie produkują na 100%, no ale nie wyrabiają się. Wszyscy kretyni mówią o tym środowisku, o zanieczyszczeniu i w zasadzie chcą ubić Amerykę w energii. Chiny 60% chińskiej energii to jest bazowana na węglu i oni importują 3 razy więcej w tym roku niż w zeszłym roku. Chiny planują 250 gigawatów elektrowni, planują na przyszłość, także te 250 gigawatów, no to jest wszystko to, co Niemcy używają teraz. Także to widzicie, że całe te zniszczenie Bidena przez tych środowiskowych Ameryki, nie ma nic, Ameryka padnie, Europa padnie, a Chiny będą paliły tym węglem amerykańskim. Zamknęli ten rurociąg XL, Excel zamknęli. Gdzie ta ropa pójdzie? No ta ropa pójdzie do Chin i Chińczycy spalą tą ropę. Także środowiskowo to nic się nie zmieni. Chińscy komuniści rozumieją doskonale to, że ta energia kopalniana, no to musi być w sumie jest równa albo jeszcze równiejsza, ważniejsza od tych odnawialnych. I każdy normalny rozumie, że te rząd, biznesy czy użytkownicy muszą sobie zdać sprawę, jak ważny jest węgiel. Węgiel po prostu jest, on leży sobie i czeka i można go włączyć. Kalifornijczycy, komuniści w Kalifornii to zabronili używania węgla, no ale teraz ze względu na to gorąco, ze względu na to zimno, no to ściągają właśnie prąd produkowany na węglu, ale w innych stanach. W Utah, w Kalifornii to zaczęli podłączać generatory chodzące na diesla. Także wszyscy ci zieloni, no to chyba są czarni od tego dymu z diesla lokalnego, bo zabronili elektrownię gdzieś tam 50 kilometrów dalej. Liberałowie mówią, że ceny są porównywalne, no ale oszukują bezczelnie, no bo nie są porównywalne, bo jeżeli ktoś widzi na swoim rachunku co miesiąc 5 czy 10 dolarów na tą energię słoneczną i na tą energię wieczną, no to rozumie, że to jest mocno, mocno subsydiowane i to nie jest żadna energia równoważna dla węgla. No i najgorsze jest to, że górnicy, ci olejarze, co wydobywają ten olej, tracą pracę. 10 tysięcy z Keystone XL tego rurociągu w Pensylwanii, pozamykane kopalnie i tak dalej, i tak dalej. Także kretyni środowiskowcy zniszczą Amerykę. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzwonieniem o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję za 5 tysięcy subskrypcji i parę słów dla socjalistów. Widzicie, co socjaliści robią?
Niedługo będzie benzyna po 3, 4, 5 dolarów. Pamiętajcie o tym. Prąd będzie dużo więcej. Wszystko to, co komuniści robią, nie wiadomo w imię czego, Chiny wykorzystują. Chiny się rozwijają, Chiny mają tanią energię, Ameryka tylko dostaje w tyłek. Także dzięki wam komunistom niszczycie ekonomię amerykańską. Zdrowia dla normalnych.